Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar i witam was w kolejnym odcinku z mojej serii, podserii, bo z Forza Horizon 4, ale w mojej podserii Spin and Ride. I dzisiaj jest ze mną gość specjalny nad gościami specjalnymi, gośćmi. Mów po ludzku, Lucek. Siemaneczko, jestem Cyk. Tak, i ja się zablokowałem, ja nie mogę jechać, naprawdę. Uwierz mi. O, czekaj. Okej, pięknie. Dobra, no i tak jak w mojej serii Spin and Ride, będziemy losować 5 wheel spinów i później będziemy po prostu sobie albo robić autko za pieniążki, które wygramy, albo będziemy korzystali z tego samochodu, który wygramy, no i później robimy pojedynek. Jeżeli to będzie bardziej samochód do draga, no to robimy drag, jeżeli do drift, to drift i tak dalej, nie? Jeszcze wam tylko jedno wyjaśnię. Jakoś to jest gość specjalny, no bo kurde, nikt jeszcze o tak dużym kanale nie był u mnie tutaj na moich rewirach. Także dzisiaj skorzystamy z troszeczkę innych wheelspinów, a mianowicie zamiast 5 wheelspinów zwyczajnych, otworzymy sobie 5 super wheelspinów. Myślę, że jest to spoko opcja, będziemy mieli więcej opcji do wykorzystania. Także co, Lucek, wbijamy do menu i losujemy, spoko. Nie? Już wchodzę. Dobra, i tak, wybieram super spiny, mam 5 sztuk, wylosuję pierwszy. Dobra, no, to odpalasz. I pamiętaj, żeby mi tamten nagrać, nie? To. Dobra, dobra. Cyk, cyk, cyk. I mam tak, dwa samochody, BMW M6M i Audi RS5. A ja mam samą kasę, bo mam 30 tysięcy jak na razie. Dobra, okay. To był pierwszy. Teraz lecimy drugi. Dobra. Kurde, nie wiem, no dobra. Kolejna kasa, 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50, 65, 70 tysięcy na razie mam. Okej. Okay. Ja tam miałem 10, tu 30, to jest 40, 45 tysięcy i Sylwia. Dobra, next. Ja na razie słabo, 70 tysięcy. 45 tysięcy. Ja mam 300 tysięcy. A ja mam 495. Co? 340. Mam... 350 tysięcy mam już. Ile? A ja mam 470. 570 plus 90 to będzie 650? Kurde, nie wiem. Ja jeszcze te samochody wymieniam, bo ja już te wszystkie automaty tutaj losuję. To... No. To no dobra, robimy, to. Kupujemy samochody, czy. Znaczy nie, generalnie ja mam samą kasę, więc ja nie wylosowałem żadnego auta, więc do tej kasy, którą wylosowałem, dokupuję jeszcze auto, nie? Także mam po prostu taki budżet na całą rzecz, ale jeżeli ty wylosowałeś auto, no. Jeżeli chcesz go użyć, no to z tym wylosowanym możesz użyć. Jeżeli nie chcesz, to również możesz skorzystać z gotówki, którą ci wylosowało, nie? Kurde, co mi się tam wcześniej wylosowało? Tam jakieś fajne auto wpadło. Już nie pamiętam. Dobra. Aha, ile to są? Bo 4, bo ja mieliśmy chyba. Teraz 4. Czwarte, teraz czwarte jest. Dobra. No nie wierzę. 300 tysięcy 25 i 20. Ja już takie są super spiny, no. No. A jak u ciebie? 300 tysięcy, to już mam 600. Nie no, to kasy mamy bardzo dużo. Tak, tego. Ja już mam milion, ja już nawet tego nie liczę, powiem ci, bo mogę wszystko za to kupić. No, prawie wszystko. No, prawie wszystko, no, w takich rozsądnych granicach. No, z kasy korzystamy i dobra. Jako, że jesteś gościem, wybierzesz auta, z jakiego cyklu będziemy korzystać, nie? No, no i dobra, ostatnie losowanko. Aha, jeszcze jedno, dobra. Nie umiem, bo tu było, miało być 5, tak? Tak jest, no i teraz jest piąte. I ja mam tak, 15 tysięcy, Radical RXC i 5 tysięcy. A, ja mam Porsche Caymana, Audi RS6. No to fajne furki, powiem ci. Fajne, Audi fajne. RS6. Ja bym może tylko... No dobra. No i dobra, ja jestem zadowolony. Radicala już mam, więc sprzedam go jeszcze za 165 tysięcy, bo nie potrzebuję. I teraz tak, wchodzimy do aut. Ja sobie wchodzę w moje samochody. I które auta mamy wybrać? Wybierz jakiś, nie wiem, typ auta, może, nie wiem, państwo, znaczy kraj, w którym jest produkowane, może, nie wiem. No to ja miałem tego Porsche Caymana GT4. No to jest, to są Niemcy, to może, nie wiem, pasuje ci to?
Jasne, jak najbardziej. Ja Porsche'ków mam na przykład dużo, to mogę też jakiegoś Porsche'ka wziąć. Dobra, fajnie, jak chcesz. Porsche Cayman GT4 wziąłem. I co, jaki tunik robimy do nich? Jeżeli chcesz, to ja bym zrobił na drifty, bo ogólnie Porsche'aki w sumie mają w większości, bym powiedział, napęd na tył. Te takie właśnie Carrera czy jakieś Caymany. Także ja bym się pokusił na drift, co ty myślisz? Spoko, ale będziemy nimi driftować? Mhm. A nie ścigać. Jeszcze ja bym wolał się ścigać z tobą, bo z driftowaniem to tak... No dobra, dobra, okej, okay, jasne. Nie mam szans. Jak najbardziej możemy, tylko jaką furę ja mam wybrać w takim razie? Ty masz Caymana GT4, to jest 2016 rok. No. To wiesz co, może żeby były wyrównane szanse, też wezmę Caymana GT4. Okej. Okay. Dokładnie tego samego, no i robimy je po prostu na maksa. Na maksa. Będą w sumie szanse wyrównane, zobaczymy jak... Co komu wyjdzie, nie? Tymi autkami. Mhm. Fajnie brzmi ten Cayman, powiem ci. On ma taki inny dźwięk, nie? Niż... No. No, kurde. Nie wiem, właśnie bym chciał go zrobić na standardowym silniku. Ale zobaczymy. A standardowy pewnie nie zrobi się na maksa. Zresztą na maksa to będzie przesada, on będzie na pewno w kasie. Znaczy, nie, właśnie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby na maksa ich jego możliwości zrobić go, nie? Żebyśmy mieli na streamingowane fury na ich maks możliwości i wtedy zobaczymy na co nas stać. A, w sensie, ale silnik wymieniamy też, czy zostawiamy nie, standardowy? Nie, silnik standardowy jak jest, napęd A. również standardowy, dobra, nic dobra, nie zmieniamy. Dobra, to spoko. Takie coś to mi się podoba. Nie, ja tu swapów żadnych nie planuję, nic z tych rzeczy. O, to dobrze. Dobra, wyścigowe opony, ale on ma lipne te opony, tylko trzy rodzaje, wyścigowe Horizon, wyścig terenowy i dragsterowy. No bo on standardowo ma już te dobre opony chyba. Dobra, biorę Horizon. W sumie dawno tych napisów nie montowałem. Ktoś mi powie, że to wiocha, ale mi się nawet to podoba. Spoko. To ja sobie biorę tak. Czyli na maksa na standardowym silniku. Dokładnie. Fajnie. Kurde, takie coś to mi się podoba. Wszystkie felgi są ciasne. Ciężkie. No. On ma chyba najlżejsze felgi, te standardowe. No. Z tego co widzę. Ale nie, no zmienię, ja je zmienię. Chcę mieć niestandardowe. Tylko jakie? Nie takie, Boziu, te są brzydkie. Nie wiem, jakie wybrać. Dobra, biorę te. Ja sobie wziąłem ADV-ki z wieloczęściowych. Spoko. Dobra, rozmiaru nie zwiększam, bo i tak są już w sumie nawet duże. Dobra, sprzęgiełko, skrzynia biegów, żeby zmieniała szybciej biegi niż ja pomyślę. No i mechanizm różnicowy. Na łopatkach grasz? Nie, na H-shifterze. A, to dobrze, ja też. Zobaczymy, czy... Nie będę sobie życia ułatwiał. Dobra, pyk. Ej, ja mu nawet zawieszenie nie mogę dać innego? Co ty? Nie można? No, chyba nie, poczekaj. No nie ma. Niektóre samochody tak mają właśnie, że nie można za wiele w nich zrobić. Aha, dobra. Bo jest tylko terenowy, ja się dziwię, dlaczego on taki wysoki. Standardowe trzeba mieć, No. No to w sumie i tak nie mamy dużo do roboty w tym Caymanie, a już mam na S2. Więc jakoś to jeździć będzie chyba, nie? No ja teraz walę moc. Dobra. Czy bez kamuflaża? Ja jadę już testować. Okej. Okay. No ja zobaczę z kamuflażem. I co? No... Słyszę, że ładnie tam. Driftowóz? Oh no. Ale dźwięk jaki fajny ma. Tak? Mhm. Ej, no nawet spoko w sumie z tym camo wygląda. Nawet nieźle. Jeszcze rejestrację tylko damy. I będzie stara. Jak pierdzi fajnie. Jak to Porsche. Dobra. Ty, fajne wnętrze ma. Mówisz? Mhm. Takie typowe Porsche, czy inaczej tu troszeczkę jest? Ja myślę, że raczej typowe Porsche, ale raczej z tych nowych. Aha. Porsche'ek. No mi się bardzo podobają wnętrza nowych Porsche. Cyk. No i dobra. I zapisuję. Ja już też do ciebie dołączam. To co, jakiś wyścig organizujemy, w sensie bierzemy gotowe, już przygotowane przez grę? No myślę, że tak, aczkolwiek, no nie wiem, no to jest twoja seria, więc możesz coś zaproponować. Gość w dom, Bóg w dom. Dokładnie. To znaczy, no. Okej, okay. Ty jesteś tam.
No to my robimy, jako że to są porszawki i one raczej nie lubią, nie lubią, że tak powiem, się taplać w błocie, no to polecimy coś na asfalcie. Spoko. Dobra, ja już konfiguruję sobie tu wyścig, mój konwój, twórz projekt, dam anything goes, bo żeby tam żadnego problemu nie było, że nie wiem, auta nie będziesz mógł wybrać czy coś takiego, nie? Wszystko otwarte. Ale to, przecież mamy te same auta. Wiem, ale to jest Forza, ja zawsze wolę dawać anything goes, bo czasami były też takie problemy, że i tak auta nie było widać i trzeba było wypożyczać od tego, od właściciela, nie? Aha. No śmiesznie. No dobra, stwórz projekt i jedziemy sprint na pierwszy ogień. Kajman GT4, proszę bardzo. Ten kajmanek też jest w manualu. Ale łopatki... Tak? No, widzę, że tam postać zmienia sobie. Zmienia sobie biegi na drążku. No. Ciekawe. Ten drążek to właśnie wygląda jak od automata, nie? Patrz, nawet nie ma... No. W sumie. Nie mogę się tam spojrzeć na dół. Estronik od Audi, nie? Ej, ale nie ma łopatek nawet, to jest dziwne. Nie ma? No. A faktycznie nie ma. What? Wiesz, no, masa w ogień przyspieszenia, no. Z czegoś musieli zrezygnować. Łopatek. No. Zawsze to jakieś tam, nie wiem, 50 gramów, nie? Oj, God. Dobra. Także jedziemy. Ile wyścigów? Jedziemy? Dwa. Pierwszy sprint i później jedziemy okrążenia. Dobra, ciekawe, kto dzisiaj kogo zepcha z mola. Dobra. O kurde, jak to bokiem leci. No właśnie, driftowóz. Ja pierdzielę. Ja się boję tym wjeżdżać szybko w zakręty, bo zaraz wylecę. Najlepiej kontrolę trakcji włączyć, czyli na piątkę od razu. Tak. Niższy wyższy bieg, niższe obroty i od razu auto się słucha. Ale jest kocur, jest, fajnie się nim jeździ. No ale zajebiście brzmi też. No. Oj. A to samo, w samym miejscu. Ale ja nie dałem dużo gazu, ja miałem go na trakce. Ja też nie. No to jest kurde takie, trzeba że chcesz na drift tam... zrobić. No, a to ja mówiłem ci. Ja pierdolę. Ja to od razu czuję już, które auto się na drift nadaje. Ale ja też autentycznie na tamtym zakręcie nie dodałem, no nawet połowy gazu, tylko mu usnąłem i on mi od razu bokiem poleciał. No, ja tak samo. Jesteś trochę daleko, czy mam zwolnić? Nie, jecie. Zdrodliwe. Dobra, jest. Mamy to. We have it. Tu mogę sobie hamować już wcześniej. Jak lucek jest troszeczkę dalej. Mogłem miękkie te zawieszenie sobie tu ustawić, bo na tych wybojach trochę tutaj jest nieciekawe. A ja mam właśnie sztywne, bo na zakrętach jest spoko, tak? Jak dasz sztywne, no. Bardziej się zakrętu trzyma. Ja się boję tutaj wybijki jakiejkolwiek w tym samochodzie. O, raz musnąłem jednym kołem krawężnik i mam lipę. Nie mam trakcji. Tak? Ojoj. No jednym kołem jak najedziesz to najgorzej, nie? Czemu mi się wyłączył tryb streamera i mam muzykę w menu? The hell? Mia. Za każdym razem trzeba to włączać, jak wbijesz do Forzy. To chyba nawet jak wbijam do sesji, bo ja Forzy nie uruchomię ponownie. Ja pierdzielę, no to cyk, nie ma monetyzacji, dziękuję. Nie no, taki mały fragment chyba nie będzie słuchał. Jak będziemy cały czas gadać, to nie, to YouTube właśnie. Nie wykryje tego. Właśnie. Czyli co, jeszcze ile tych wyścigów? 3? Do 3 razy sztuka? No jak chcesz, to można, znaczy nie wiem, jak ja z czasem stoję. Ile normalnie wyścigów robicie na tej serii? To zależy, bo jeżeli robimy właśnie po jedynek driftu, no to tam 2-3 strefy driftu. Ale jeżeli chodzi o wyścig, to 1-2 wyścigi myślę, tak. Aha, spoko. Dawaj, spróbujmy jeszcze jeden. Dobra, tym razem mówię, wezmę wyścig typu
Kirkut, czyli Jezu, okrążenia. Okrążenia. I zrobimy sobie dwa okrążonka. I zobaczymy. Solo współpraca. Aha, bo ty jeszcze nie dołączyłeś. Ej, on ma za dużo mocy. Mówisz, to można mieć za dużo mocy w samochodzie? Każdy się cieszy, że ma więcej. Panie, bo ten mój pasta to dopiero jedzie. Ciężko opanować tą furę. Dobra, elektryk, go, jeszcze raz. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Dobra, stoimy na dowodówki, dwa okrążeń, dwa. Sezon, lato. Lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało. Postęp czasu stały. Pięknie, proszę bardzo, stwórz projekt i jedziemy. No i pan Paweł. Ale dźwięk to ma kozacki, kurde, naprawdę. No. Ja nie lubię za bardzo tych swapów robić w Fordzie. Ostatnio pograłem sobie w Need for Speeda Paybacka i powiem ci, że tam dźwięk tych furek jest naprawdę kozacki. No. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego twórcy Forzy zrobiliśmy taką gafę, bo nowo dodany samochód teraz już powoli ma zmienioną tylko w sumie bryłę i no i powiedzmy właściwości jezdne, bo dźwięk jest taki sam. No nie wiem, strzela z wydechu dokładnie tak samo. Mhm. Za mało się starają coś. No jeśli chodzi o dźwięk samochodów, to tak, ale z drugiej strony spróbuj zrobić dźwięk do 600 aut prawie. Wiesz, no, Payback zasobna. Nie ma tylu aut i oni wiedzą, na co się pisali właściciele Forzy, tak samo, nie? No tak, ale tak. Forza Horizon 3 miała lepsze dźwięki, na przykład BMW M3 92. Dlaczego nie przekopywali dźwięku ze starszej gry? A czekaj, a nie było M4-ki w... M4-ka chyba była w tym, w trójce. Tak, była. No i ona tam zdecydowanie lepiej brzmiała. Nie, miała taki sam głos. Taki sam? No. Ja nie wiem, jak mi się tu... Dzieliła dźwięk z kilkoma innymi samochodami. Mi się tu bardzo źle kojarzy ta M4-ka. Przynajmniej M4-ka jest w tej grze taka bezpłciowa. O. No przecież tam masz V8-kę chyba pod maską. Tak? Czy nie? M4-ce? A nie V6-kę? R6-kę, przepraszam nawet. Co ty opowiadasz? No, BMW ma R-ki, nie ma raczej... Już nie? ...większy V-ek. V-kę to ma na przykład M5 F... Czekaj, to jest F80 czy już G? Nie wiem. Pogubiłem się po E. Ja myślałem, że tam jest V8 jakieś. Nie, w M4-ce nie ma. W M4-ce nie ma V8. W M5-ce tak. Wow. Może pomyliłeś M4-kę z M5-ką. Co się stało? Ścianę pocałowałem. O kurde. No dobra, zdrowy będziesz. Tynk zżarłeś. Ale mała ta trasa, kurde. Myślałem, że będzie większa. Nie, to jest malutka ta w górach. No i dobra, i cyk. Jest i za mną, widzę cię tam z strzałką. Tak. Ja widzę już to, jest, już z daleka widzę te czerwone hamulce u ciebie, jak na mnie czekasz, kurde. Chory daje. Spokojnie, jadę 140, ofensywne. Ole, ładnie strzela z wydechu, jak się puści gaz. No. O ja, kozak. Naprawdę, cenię Porsche, nie? Kurde, zarąbiste samochody. No te brzmią fantastycznie. Warszawy dwie. W ogóle ostatnio w Poznaniu widziałem Caymana GT4, to powiem ci, kurde, kozak brzmi, nie? Ale bardziej taki basowy dźwięk ma niż tutaj w Fordzie. Ja nie widziałem tej, ja widziałem chyba Carrera z 19 roku albo z 16 roku niedawno w Bielsku. Aha, tą taką, co ma te dziwne światła i wydech po środku. Tak, ale jak te samochody w ogóle w rzeczywistości wyglądają, jak jakieś super auto na przykład tych wszystkich gratów, nie? Które jeżdżą no. Po drogach gdzieś i... Widzisz, takie mainstreamowe auta, a tu nagle takie Porsche przejeżdża. Fajnie to wygląda, uwaga, fajnie brzmi w ogóle. Nie no, ta... serio, Ford Fiesta. Ta kierownica z Alcantary, ona mi strasznie dużo sypu robi tutaj. No, na brudzi ręce, strasznie. Nie tylko ręce, ale też tutaj, wiesz, tak jakbym... Ciepie się? Jakbym jakieś opiłki żelaza miał, jakby coś tutaj. To nie jest opiłki żelaza.
Dużo się tutaj maca tą kierownicę przy driftowaniu zwłaszcza. No i co, znowu skopałeś mi dupę. No, ja nie robię z tobą pojedynku. Ja mogę robić pojedynkę z kimś, nie wiem, może z jakimś twoim widzem na kierownicy. Da się załatwić. Oglądałeś pytanie na śniadanie i takiego magika pewnego? To bym powiedział takie magiczne hasło, które muszę wypikać. No kurwa, przepraszam, przebiłem rękę. Wiem, dobra, ja widziałem te powtórki, no. Ja tak myślę, pytanie na śniadanie to chyba w telewizji, ja telewizji nie oglądam. To chyba w telewizji leci, no. Ja od niedawna telewizję zacząłem oglądać, powiem ci, bo jakoś tak cicho mi było w mieszkaniu. I jak wrażenie? No kurde, kozak, powiem ci, jestem innym człowiekiem. Ja nie oglądam chyba od 2008 roku. Odkąd zacząłem prowadzić kanał na YouTubie, wtedy się zaczęło dużo grać. O kurde, no to kurde, powiem ci, że... Co się dzieje. A nic ciekawego, takie tam. Tak jak YouTube, tylko gorsze. Nie, moi rodzice wiem, że oglądają dużo tego. Tych para... Ja mówię na to paranormalne. Paradokumenty. Seriale, ta. Dlaczego ja? Trudne sprawy. Oj, sapki, niech tak chciałem to zrobić, ale... To nie tak miało być. Dobra, słuchajcie. Nasz odcinek dobiegł końca. Rezultat jest jaki jest. No jedna osoba jest z niego zadowolona, drugi nie, także jest w sumie 50 na 50. Tak. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję bardzo, Lucek, za wzięcie udziału w mojej serii Spin and Ride. Mam nadzieję, że się podobało. Jasne, podobało się jak zawsze. Dzięki, dobra, Oskar, także dzięki za zaproszenie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu, cześć! Hejka!